Co pół roku rodzice lubańskich tancerzy mają okazję weryfikować, czego ich dzieci nauczyły się w Szkole Tańca Towarzyskiego prowadzonej przez Mirosława Mleczaka. Temu celowi służą pokazy nazywane przez instruktora żartobliwie tanecznymi wywiadówkami. Ostatnia w tym roku szkolnym wywiadówka odbyła się w gościnnej auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Adama Mickiewicza w Lubaniu. Powitać na zakończeniowej imprezie rozdaniu świadectw klubu tanecznego Ametyst działającego przy miejscu Domu Kultury. To już nie jest wywiadówka taneczna, proszę Państwa, ale to już jest oficjalne rozdanie świadectw. Jest to grupa, która ostro trenuje w miejscu Domu Kultury. Zdziera tam parkiet już od ponad prawie 3 lat. Myślę, że złoty medal to jest to najwyższe już takie wyróżnienie, jeżeli chodzi o kursy tańca. Od przyszłego roku ta grupa zyska już miano grupy klubowej. A więc już zaszczyt będzie dużo większy. Zresztą ciężko będą pracować na obozie tanecznym. Wyjeżdżamy do Zakopanego. Jedzie prawie 100% grupy i obiecuję, że pot będzie się lał i to ręcznikami będziemy musieli wycierać. Głowy do góry, ładne uśmiechy. Raz, dwa, i... No cóż, dalej zachęcam, jeżeli są chłopcy chętni, tyle pięknych dziewczyn, że gdybym ja był tak kilkanaście razy młodszy, to bym się pierwszy chętny zapisał na te tańce. Hey, mambo, mambo, italiano. Hey, mambo, mambo, italiano.
proszę Państwa. Samba brazylijska Janie. Rozstawiamy się. Kolejny taniec. Oczywiście gorąca kubańska cha-cha-cha. Don't be walking, DJ, bang.
Marek Chłopaki. Oczywiście Patryk i Dominika Fabułowska. Zapraszamy. Ładny ukłon, uśmiech do góry. Dominika, patrz jak to w kamerę. O, pięknie było. Zapraszamy do nas. Patryk, powiedz partnerką. Uśmiechnijcie się ładnie. Dominika otrzymuje złoty medal i oczywiście dyplom na piątkę z dużym plus. Wszyscy chcemy już powrotu do normalności. Abyśmy znów mogli cieszyć się pełnią życia bez ograniczeń. Czas, abyśmy się zaszczepili i patrzyli, jak zmienia się przyszłość, w której znów będzie jak dawniej. Chciałabym, aby zniknęły już ograniczenia, żebyśmy znów mogli wspólnie poznawać nowe i ciekawe miejsca. Możemy to zrobić, tylko musimy działać razem. Moja babcia zawsze się o mnie troszczyła i teraz moja kolej, żeby zrobić wszystko, aby czuła się bezpiecznie. Pandemia wiele nam odebrała i każdy z nas odczuwa pustkę na swój sposób. Brak imprez czy wydarzeń sportowych jest tego przykładem. Ale możemy sprawić, że to się zmieni. Szczepienie to proces, w który włączyć się musi każdy z nas. Zaszczepię się, abyśmy znów mogli być razem. A ty? Jaki masz powód, żeby się zaszczepić? Dla nas, medyków, pracowników służby zdrowia, najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim. Musimy być razem. Bądź odpowiedzialny. Zaszczep się, abyśmy już nigdy więcej nie musieli wracać do ograniczeń.